Przez pole szkół ponadgimnazjalnych odbył się Dzień Języków Obcych, który był jednocześnie połączony z otrzęsinami klas pierwszych. Podczas tego dnia uczniowie prezentowali kulturę, tradycję i język Włoch, Francji, Rosji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i oczywiście Polski. Tak, dzisiaj u nas w szkole obchodzimy Europejski Dzień Języków połączony z otrzęsinami klas pierwszych. Jest to bardzo ważny dzień, ponieważ podkreślamy nie tylko fakt, że warto uczyć się języków, ale również jest to bardzo ważne wydarzenie dla klas pierwszych, dlatego że mają okazję zintegrować się ze sobą i ze swoim wychowawcą. Dzisiaj 7 klas prezentuje różne kraje, będą przedstawiać jakieś elementy związane z tymi krajami. Będą mapki, będą również jakieś elementy, atrybuty związane z tymi krajami. Oprócz tego każda klasa przygotowała jakiś smakołyk i będą częstować jury i tutaj zgromadzoną publiczność tymi właśnie smakołykami pochodzącymi z danego kraju. Uważam, że dzięki temu dniowi uczymy się więcej o innych kulturach i krajach. Najbardziej podobał mi się chyba występ klasy pierwszej LO, czyli zwycięzców. Zapamiętałam naszą kulturę i zwyczaje. Zdaniem nauczycieli języka angielskiego organizacja Dnia Języków jest bardzo ważna, ponieważ dzięki takim imprezom młodzież może doskonalić znajomość języków poprzez zabawę, a przy okazji poznawać kulturę i obyczaje innych narodów. Podkreślają oni zarazem, że uczniowie w zespole szkół dobrze radzą sobie z językiem angielskim, o czym najlepiej świadczą niezłe wyniki na teście maturalnym z tego przedmiotu. Że warto uczyć się języków, warto je znać, nie tylko po to, żeby zdać maturę, ale tak po prostu. Poziom jest bardzo zróżnicowany, na pewno są uczniowie, którzy radzą sobie lepiej, są tacy, którzy radzą sobie gorzej, ale to jak z każdym przedmiotem. Oczywiście zawsze mogłoby być lepiej i pracujemy nad tym, żeby było lepiej. Tak? Jesteśmy z wyników matur, jesteśmy bardzo zadowoleni, tak, i naprawdę bardzo mało osób nie zdaje tej matury z języka angielskiego, jeśli chodzi o naszą szkołę. Oczywiście można byłoby ten program udoskonalić, jest taka możliwość, można tutaj mieć program autorski i wówczas zaproponować uczniom coś innego. No, ja się zgadzam z koleżanką. My idziemy równo z programem, tak jak ministerstwo tak nam każe, wyznacza. W szkole są organizowane różne konkursy językowe, w których uczniowie biorą udział, bardzo chętnie zresztą. Podkreślamy jakieś elementy związane z kulturą, Halloween czy Dzień Świętego Patryka, tak żeby uczniowie poznawali kulturę, wszystko co się wiąże z krajem języka, którego nauczamy, żeby ich zachęcić do tego, żeby uczyli się nie tylko właściwie samych suchych faktów, ale żeby mieli jakąś szerszą wiedzę na ten temat. Sami uczniowie zaś podkreślają, że doskonale wiedzą, jak ważna jest znajomość języków obcych, bez których trudno poruszać się we współczesnym świecie. No na pewno jest w pewien sposób ważny dla nas, jako Polaków, ponieważ wszyscy jesteśmy obywatelami nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej i to pomaga nam się również zapoznać i zbliżyć z kulturami państw, które tak naprawdę są cały czas blisko nas i do których mamy możliwość pojechać w przyszłości albo nie wiem, uczyć się tych języków. Powiedz, czy nauka języków obcych jest według Ciebie ważnym elementem w kształceniu się? Jest jednym z najważniejszych elementów moim zdaniem, ponieważ otwiera nam drzwi i furtkę do innych krajów, żebyśmy mogli się razem porozumiewać. To się również wiąże z pracą, z wykształceniem i to jest na pewno bardzo ważne i każdemu młodemu Polakowi przyda się jakiś język dodatkowy, obcy, czy to niemiecki, czy to rosyjski. I poznawanie kultury innych krajów jest bardzo cennym doświadczeniem, ponieważ możemy porównać, co nas dzieli, co nas łączy, jakie mamy wspólne elementy, co zaczerpnęliśmy. Uważam, że to jest bardzo ważne i przyda nam się nie tylko komuś, kto się tym pasjonuje, ale również każdej osobie, która lubi różne ciekawostki. I języków obcych lubię się uczyć. Aktualnie uczę się obowiązkowo, jak w sumie każdy język angielskiego i jako drugi język obcy mam język niemiecki. W życiu również miałem doświadczenia z innymi językami i nabrałem z nich pewne doświadczenie i uważam, że nie żałuję tego. Wręcz przeciwnie, to pomoże i na pewno w jakiś sposób udostępni mi i da więcej możliwości, jeżeli chodzi o studia, o przyszłość, o karierę. Don't lose the grip on the dream of the past, just to keep and his dream.